Dla mnie to było piękne świadectwo. Ich zespół nazywa się Testimonium, więc samo przez się mówi, że świadczą o Bogu i świadczą o tym pięknie, naprawdę. Warto było przyjść, zobaczyć, posłuchać. Przyznaję szczerze, że jestem w ogóle zachwycona. To był koncert dla wszystkich. Szczerze było super, nawet się spodziewałem, że coś takiego tutaj będzie. No jestem pod wrażeniem koncertu, bardzo mi się podobało. Nie trzeba mi nic i nie boję się. On po właściwych ścieżkach wiedzie mnie. Gdzie mogę odpocząć? Na łące w słońcu bezpiecznie, gdzie za niczym już tęsknić nie będę. Oto twoja instrukcja obsługi. Do niej zaleceń stosuj się, a zobaczysz, że w czasie niedługi życie twoje zmieni. Witamy między ziemią a niebem, witamy widzów pierwszego programu Telewizji Polskiej i widzów Telewizji Polonia. Przywitał Państwa zespół Testimonium. Jako jedni z pierwszych w Polsce ruszyliśmy w trasę z multimedialnym projektem ewangelizacyjnym. Ty tylko obudzisz się, najpierw połóż rękę na sercu, gdy poczujesz, że bije znak to, że żyjesz. Świątynia Ducha, piosenki pomagają mi w codziennym życiu, pomagają mi przetrwać różne upadki. Myślimy, że nasze piosenki mogą także pomóc innym ludziom. Zagraliśmy ponad 500 koncertów. Najważniejsze jest jednak to, że 10 lat działalności Testimonium wydało owoce nie tylko w postaci artystycznej. Zespół pomaga wzrastać duchowo, przede wszystkim nam, jego członkom. Pomaga kształtować życie w świetle Słowa Bożego. Treści, jakie staramy się głosić, wymuszają określone postawy życiowe, by być wiarygodnym i jednolitym świadkiem Chrystusa. Jest to duże doświadczenie, często trudne, ale dające niesamowitą satysfakcję. Możliwość służenia otrzymanymi od Stwórcy talentami rodzi poczucie dobrze wykorzystanego czasu naszego życia, a liczne świadectwa nawróceń, podziękowania i wyrazy sympatii pomagają w trudnych chwilach. Przed Państwem Testimonium!